Hej, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja i moja piękna, przepiękna córeczka, która kończy dzisiaj 3 miesiące. Chciałybyśmy was z całego serca poprosić o pozostawienie kciuka do góry z okazji jej 3 miesięcy i z okazji ostatniego filmu w tym roku. Prawda? Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Myślałam, że tutaj mam włosa. W dniu bardzo szczególnym, bo dzisiaj u mnie jest 30 grudnia i Laurka kończy 3 miesiące. Czujecie to? 3 miesiące. Nie. Nie, dobra, nie komentujmy. Więc niech nam dalej rośnie w zdrowiu, w szczęściu. I jakby ktoś pytał, to cały czas używam tego samego do włosów. To jest Remington Silk. Nie ma tutaj żadnej nazwy więcej, po prostu. Taka lokówka stożkowa Remington Silk. Po prostu jakbyście wpisali w Google, to na pewno wam wyskoczy. Ona już jest stara, ona ma, nie wiem, ze 3 lata? No to jeszcze trochę pociągnie z 7. To może nie taka stara. No dobra, no to co? Odpalamy i zaczynamy dzisiejszy dzień. Brygada RR jest przede mną. W sumie jest godzina za 9 pierwsza dokładnie. Tak? I trzeba by było kotkom dać obiad. Proszę bardzo. Wszyscy się stawili, a mój Mir śpi przy komputerze. Także Mir przyjdzie za chwilę. Dobra, podajemy jeść i matka musi się w końcu w coś ubrać. Malfiunia już nie wytrzyma napięcia. O matko, ona już chce. Matko kochana, Malfiunia. Malwinka, mówię mi. Co wam powiem, to wam powiem. Stała się mała tragedyjka. No, dwie tragedyjki w sumie. Przyszłam w końcu się ubrać, coś mi z szafy wypadło, nieważne, bo szukam sweterka, a tu chyba jest. I wiecie, co się stało? Po pierwsze, na Sylwestra nie będzie rodziców, bo Dawid się źle czuje. I wiecie, lepiej dmuchać na zimne, cholera wie, co to jest. I do małej też już, znaczy też już, też tak nie podchodzi, siedzi w drugim pokoju. No wiecie, no w dobie tego wszystkiego, co się teraz dzieje, to gdzie ja później w razie czego znajdę lekarza i będę jeździć? Dajcie spokój, po prostu masakra. A druga sprawa jest taka, że mówiłam wam jakiś czas temu, że chyba mój organizm zaczyna już po ciąży, zaczynają wypadać mi włosy. Tak to miało brzmieć. I tak, no, powiem wam, że wychodzą mi już kudły i to tak, jak to się mówi, tak fest. Tak fest mi kudły wychodzą i dodatkowo do tego wszystkiego moja cera też tak jakoś strasznie wygląda. Co nałożę na twarz podkład, to wiem, że w kamerze mojej może i wygląda dobrze, ale na żywo taki jakby kuźwa, nie mogę nic dopasować, ryj mi się przetłuszcza szybko. Za chwilę mój podkład wygląda, jakbym miała ciacho na papie. Także no, przechodzę taki bunt, że tak powiem i no tak. Nie. Wiem, no może i jest okej, okay, może i jest tragedia, no cholera wie. No w kamerze to wszystko zawsze jest fajnie. Jak na kombajnie, a to co trzeba, żeby było fajnie, to pokazuje niefajnie. Nie, na odwrót. A to co jest niefajnie, to on pokazuje, że fajnie, bo teraz jest niefajnie, a pokazuje, że fajnie. A to co fajnie, jak widać nie tylko zewnętrznie, wszystko się psuje, włosy i cera, ale i w głowie też, bo nie potrafię powiedzieć tego, co chcę. Czasami aparat przekłamuje na korzyść albo na niekorzyść. Tyle, w skrócie. Stańmy trochę tak może jakoś w świetle, bo to lepiej wygląda. I naprawdę jestem kołowata jak nie wiem co, bo przyszłam po sweterek, a przynajmniej tak mówiłam, przynajmniej też mi się tak, przynajmniej mi się też tak wydaje, a założyłam bluzę. No cóż, wszystko co mówię jednak jest zgodne z prawdą. Pranie poskładałam, jeszcze muszę tam parę rzeczy mi zostało. A co do suszarki na pranie, to tak, ja zamierzam kiedyś kupić elektryczną suszarkę na pranie, ale to jeszcze trochę, nie teraz. Także spoko, jeszcze zamierzam takową rzecz zakupić. Ja już to mówiłam zresztą nie raz w filmie, ale nie omieszkam też wykorzystywać tego, że mam gdzie, mam miejsce. Mam przestrzeń i nie, na pewno w okresie wiosenno-letnim zamierzam też wywiesić sobie po prostu pranko na dwór, świeżutkie. No nic, po prostu nic w stanie nie jest zastąpić tego wspaniałego efektu wywieszonego prania na dworze. W sensie świeżego powietrza, nie? Bo to nie jest szybsze, tylko no takie no
coś, czego nic nie zastąpi, nie? Choćby nie wiadomo, jak się bardzo chciał zesrać. To dwór, wywieszone pranie, świeże powietrze. To jest to. Ale nie, zamierzam kiedyś kupić na pewno. Jak będziemy robili łazienkę tutaj u góry, to wtedy w tym momencie zamierzam kupić też właśnie suszarkę. Także jeszcze trochę, no jeszcze trochę. Ale tak, mam w planie, jak najbardziej mam w planie. Ostatnio patrzyłam, nie wiem jak to się do tego zabrać i ugryźć, ale to jeszcze nie jest temat na teraz, ale będzie takowa rzecz. Między nogami mam te chusteczki. Dobra, to ja idę dokończyć to pranie i idę z Nuzią na dwór, wiecie? Bo dzisiaj jest też zimno, no bo nagle się nie zrobi 30 stopni w jeden dzień, ale jest bardzo przyjemnie, żeby sobie pospacerować i przewietrzyć tyłeczek, bo ona teraz chwilę drzemie. Miałam iść z nią ciutkę wcześniej, ale tak mniej więcej wychodzimy sobie często o 13, 14 albo o 15 i w okresie, wiecie, wiosenno-letnim na pewno się to zmieni, bo teraz jak no co, o 15 to już ciemno, chociaż już teraz jest fajnie, nie? Bo z każdym dniem coraz jaśniej się robi, także fajnie. Dobra, pitu, pitu, pierdu, pierdu, idę na dół. Tak się teraz zastanawiam, czy strzeliłam sobie automatycznie w oba kolana, czy jeszcze nie. Nie w jedno, tylko od razu w dwa, bo pomalowałam paznokcie i nie wiem, czy Nuzia zaraz się nie obudzi, bo to zawsze tak jest. I często się mnie pytacie, znowu się nie mogę wysłowić, często się mnie pytacie, co mam na paznokciach. I ja wam często nie odpowiadam, dlatego że ja mam bardzo dużo starych lakierów i ja to robię też szybko w biegu. Często robię to na przykład wieczorem, jak ona już uśnie i wiem, że idzie na noc spać, no to mam tam z 2-3 godzinki jeszcze, żeby sobie coś porobić. I wtedy na przykład wykorzystuję ten czas między innymi na to, żeby sobie pomalować paznokcie. I te lakiery są stare, niektóre już są nawet po terminie, ale one są konsystencją dobrej. One się trzymają na paznokciu, więc dlatego ja je jeszcze wykorzystuję. Ale tutaj akurat wiem, co ja mam na paznokciu i to jest firma Ados. Taki grubiutki, mogliście je nieraz widzieć u mnie, szczególnie taki odblaskowy na lato, różowy, fajny kolor, który ja uwielbiam. I Ados, on jest dostępny w Rossmanie, nie wiem czy też w innych drogeriach, bo nie mam takiego pojęcia, ale to był chyba numer 14, bo tu jest jedynka i nie wiem czy tam była czwórka, tak mi się wydaje, więc już nieraz też ten kolor był. Taki dosyć przyjemny, taka mocna czerwień. W ogóle nie, ja muszę chyba kawę wypić, albo Jezus. Muszę tak z ręką usiąść, bo mi cyce będzie widać. I czujecie, że Nuzia ma 3 miesiące. Kudły bym sobie sama zepsuła. 3 miesiące. I z jednej strony bardzo, ale to bardzo się cieszę z tego powodu, a z drugiej strony jest mi przykro. Normalnie jest mi przykro, że ten czas tak szybko leci. Nie wiem co bardziej. No nie wiem. Schnij, lakierku, schnij, schnij, schnij. Z okazji 3 miesięcy będzie też sweet foteczka na kocyczku, tym takim fotokocyku, który Nuzia ma. Później wam go pokażę. Ja go kupiłam używanego na Vinted? Nie, tego chyba pamiętam, że to było na OLX u kogoś kupiłam. Fajne to. Jak sobie wpiszecie w Google fotokocyk, to wam wyskoczy tego... Nie tyle. Tak, nadbaniak wasz, znaczy mój baniak, wasza głowa. Przyjaciółki zawsze razem. Nuzia usnęła. Ja jestem tu. Wiecie, co dzisiaj jakoś tak dziwnie? Znaczy i zimno jest, nie? Ale bardzo przyjemnie na spacer dla niej. Chwilę przystanęłyśmy, bo ogólnie cały czas w ogóle z nią chodzę. No też dla mnie dobrze, nie? Ale dopiero chodzimy 25 minut. Jak do tego doszło, nie wiem. No tak staram się zawsze godzinę chodzić, nie? Żeby dzieciątko sobie porządnie pospało. I wiecie co? Tu w tym sadzie u nas to jest tak trochę przekichane, bo on jest tak z górki, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale tam jest taki jeden poziom już i tam mam kilka takich slalomów, kilka alejek, gdzie mogę sobie pochodzić właśnie. Ale dzisiaj zjechałam sobie tutaj na dół, bo tutaj na wprost też można sobie tak popedałować. Wiecie, w tym sadzie też jest o tyle fajnie, że ją tak wytrzepię i testujemy wózek w różnych warunkach.
No i ona wtedy, wiecie, usypia sobie od razu i śpi i nie mam żadnego problemu. No a tutaj, kto jest ze mną tak dłużej, no to wie, że tutaj były wiśnie. Bardzo mi się podobały te wiśnie, zawsze jak kwitły, kwitnące wiśnie, no pięknie to wyglądało. No i była kukurydza, kukurydzy nie ma, a tutaj w oddali, nie wiem czy widzicie, ten pierwszy po lewej to jest nasz domek. Nie wiem czy widać, no bo w tej kamerze to raczej tak nie widać, nie? Także tak sobie pedałujemy i teraz się tak zastanawiam, bo zejść tutaj to jest pikuś, nie? Ale wejść z tym wózkiem, no jednak trzeba go trochę wepchnąć, nie? Czeka mnie taka trochę górka. No wiem, że w kamerze tego nie widać za bardzo, ale ona taka dosyć. Nie no, tak stękam, jakbym K2 miała zdobyć, nie? Dobra, to moi drodzy, my jedziemy dalej. Nie stoimy, tylko chodzimy. Śpi dzieciuszek, jak nie wiem co, świeże powietrze, mrozik, czego chcieć więcej, nie? Dobra, muszę gacie trochę podciągnąć i jedziemy dalej. Nasuwa mi się jeszcze jedna rzecz, taka dość oczywista. Zobaczcie, jak pięknie słońce wyszło. I czekajcie, ja zaraz tutaj przystanę na chwilę, bo tutaj dochodzimy do tego momentu, jak jest to drzewo i zakręcamy, bo tam już są takie jeszcze większe wertepki i tak mnie naszło takie małe przemyślenie. Czekajcie, o chwilę stanę, bo mi się gorzej jedzie po prostu po tej powierzchni i trzyma kamerę, że nic nie jest w stanie zastąpić takich ruchów, jak na przykład jedziemy we wózku czy w samochodzie. Nie mówię o dotlenianiu dziecka i tak dalej, tylko o tych ruchach, które, wiecie, imitują właśnie bujaczki. Mimo iż mamy ten bujaczek elektryczny, który też ma różne tryby, on ma niby jeden tryb kangura, co ma jeszcze, że w samochodzie dziecko jedzie, coś tam jeszcze, ale no to nie jest w stanie w 100% nie wyemitować, tylko zastąpić tych ruchów rzeczywistych. Ale ten bujaczek, który my mamy, to naprawdę Laurka go bardzo lubi. I teraz widziałam, że z Chico, z tego co ja mam dostawkę i z tego co ja mam, co ja jeszcze mam z Chico, Wanienkę. O Matko Boska, jedziemy, tak? No widzicie? Przestało i niedobrze, że przestało. Z tego co ja mam Wanienkę i z tego co ja mam dostawkę i z tego co ja mam... A, Chico Baby Hack. To coś takie w pokoju, co jest, co może służyć później jako fotelik. To Chico wymyśliło teraz i wypuścili nowość i są to bujaczki elektryczne, które są na zasadzie tego baby coś tam, takiego, który jest, że wiecie, musicie go klepnąć, żeby się dziecko bujało. To oni wymyślili taki elektryczny, nie widziałam, właśnie ostatnio z ciekawości weszłam na ich stronę zobaczyć, co tam słychać i są takie bujaczki. No ale ja nie kupię, bo Laurka i tak niedługo się w tym nie zmieści, on jest do 9 kg, a powiem wam, że tak szczerze, dużo Laurce nie zostało. No, a teraz wiecie co? Chodzimy już godzinę, zadzwonię do teściowej. Czy nie ma przypadkiem ogórków kiszonych? Jak nie, to poproszę ją, żeby mi wyjęła, bo ona mi zawsze wyciąga z piwnicy. To nie jest daleko, ani nie jest głęboko, tylko wystarczy wyjść przed dom, bo ja się boję tam wchodzić, bo są pająki. Tak, poważnie, dobrze słyszycie. I teściowa zawsze, jak ją poproszę, to mi wyjmie. I chciałam ogóreczki kiszone, bo chciałam zrobić zwijki z karkówki, które miały być na Sylwestra i będą na Sylwestra, tylko po prostu dla nas. I chciałam zrobić z ogóreczkiem kiszonym i nie będą z wołowinki, tylko z karkóweczki. Zrobimy jakiś sosik na śmietance. No i chodzimy sobie właśnie godzinę już i stwierdziłam, że jest naprawdę, no jest zimno, ale jest fajnie, Rześko dobrze jej to zrobi, mnie też to dobrze zrobi, więc wykorzystamy ten moment, jeszcze pochodzimy 20 minut i zadzwonię do teściowej i powiem, że za 20 minut podjedziemy po ogórki. O ile oczywiście będzie mogła nam w tym czasie wyciągnąć. Dobra, to nie tracimy czasu, idziemy. Zapomniałam wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To akurat nie jest to, ale ogóreczki są. Dziękuję bardzo. Że ostatnio w Dino kupiliśmy takie pierniki i były różne rodzaje. Jeszcze są takie mleczne, których nie otwieraliśmy. I takie w sumie dziwne będzie to, co powiem. Ale ma to naprawdę ogromny sens, bo stała się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mówiłam wam, że w ciąży wzięło mnie na słodkie i po ciąży cały czas miałam ochotę na słodkie. I ostatnio od tygodnia naprawdę tak jakby jak ręką odjął. Przychodzi jakiś etap i normalnie nie mam ochoty na słodkie. Nie to, że już nie zjem, ale naprawdę robi mi się to, co wtedy. Także nie wiem, może mój organizm dopiero wraca do normy, ale rosołu nadal nie mogę. Jezu, aż mi się wymiotować chce, jak czuję. Chociaż ostatnio jak gotowałam, to ten zapach taki był coraz bardziej przyjemny. Nie wiem, może mi to też zaraz wróci i się wyrówna. Albo takim spacerze to jeny, jak ja się dobrze czuję, to po prostu obłęd. Laurkę porozbierałam, ona leży w wózku. Porozbierana, żeby się dzieciuszek nie zagrzał przypadkiem, nie?
i czekam aż wstanie, to na pewno będzie głodna. Także zobaczcie, jak dziecko śpi po takim spacerze, nie? No, a te pierniczki są naprawdę bardzo dobre. Nie mam ochoty na słodkie, ale naprawdę, wiem, to się mija z celem. Pokazuję wam pierniki, jem piernika, ale poważnie, zaczęło mi to autentycznie mijać. Zjadłam i teraz będę mówić. Jak pies je, to nie szczeka, nie? I nie wiem, wtedy miałam takie coś, że... O, chyba wstała. No, ja już idę. Że po prostu aż się trzęsłam, jak nie zjadłam, nie? No, już dajmy jeść, chodź. Tyk, 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 tyk. Zapinamy pasy i w kosmos lecimy, co? Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 twoja przyjaciółka? Twoja przyjaciółka? Dzień dobry. Dzień dobry. Kocham panią. Kocham panią. Kocham. O, pani trochę śpiąca, trochę, tak? Trochę, trochę. Tyk, 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 tyk. Zobaczcie, to jest właśnie to piękne Bobo, które kończy 3 miesiące. Jaka ja jestem duża. Tak, a to jest ten kocyk, co wam mówiłam. I sobie zaznaczacie na przykład 3 miesiąc. Tam są takie 2 różowe, bo ja mam wersję damską. Matko, co tu nam się włączyło w telewizji? Nuzia. Nuzia, wierzysz w to? Masz... O matko, nie wierzysz. Masz 3 miesiące aż. 3 miesiące, no. 3 miesiące masz, nula. Jestem Nuzia, jestem Nuzia. No i co? Jak tam? Z mamą ci się podoba? Co? Widzisz siebie? Ale te paluszki są smaczne. Ja chyba też później skorzystam z jednego. Jeżeli mnie począstujesz, to zjemy razem wspólnie paluszka. Co ty na to? Więc jestem po spacerze, jestem najedzona, przebrana, jestem taka zadowolona. Tak? No, co tam te palusze? Ej, wiecie. Dzieciaszek szczęścia szuka, nie? Dziąsełka już tam zaczynają doskwierać trochę. Cyk, 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 cyk. Wiecie, ona to tu widzi w podglądzie, nie? Cyk, 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 cyk. No, widzisz, jaka jesteś piękno? Moja laleczka, no. Nie wolno tak te rączki, no. Nie wolno. Nie wolno, nula. Ła, ła, ła. No mamy, szczurchasz. Z łokcia mi zaraz strzeli, patrzcie. I znowu jest to samo. Mamy rozmiar większy, no zdecydowanie już jest potrzebny. Ale zobaczcie, wszędzie są rączki za krótkie, nie? Więc jestem dziewczynką, która ma krótkie rączki. Tak? Tak? Ojej, nie możesz się na siebie napatrzeć, nie? Właśnie szukałam i udało mi się znaleźć, jak wychodziłyśmy na spacer, to brałam jej taką czapę, która ma króliczka i uszy króliczka. Zobaczcie, jak słodziutko wyglądałam. Na ła, 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 no. Nula, powiedz coś, nie powiedz nic, nie? To jest to, co wam mówiłam ostatnio, że jak ktokolwiek przychodzi, dziadki, nie dziadki, znajomi, no ktokolwiek, to ona ani nie gugnie, ani nie piśnie, ani nie skrzeknie, nic. I tak samo jest przed kamerą. Jak ja wyciągam kamerę, no po prostu nic. A tak to czasami mówię wam, jak my jesteśmy sami, jeny, jak krzyknie takim piskiem, albo zaguga. Co tam takiego smacznego jest? Podwójne paluszki? Bo ja na przykład lubiłam, jak się jadło paluszki, takie podwójne się wyciągało, to wtedy był taki sukces. O, no kopłaś mnie teraz, Nuzia! Kopłaś mnie! Nuzia! Kopłaś mamę! No? O, smaczne rączki, no widzicie. Nie? Ale może widzów też poczęstujesz jednym chociaż, co? Czy nie? No, porozmawiam z nią i ustalimy to jeszcze. Nie no, paluszki wygrywają. I wiecie, co mi się nasuwa teraz? Że w sumie to nie wiem, czy mi się uda zrobić te zwijki z kartuszki.
Na razie mam tylko rozkrojone, a to rozklepać, obsypać przyprawami, moja droga, zwinąć, poukładać farsz, pokroić farsz, tak, ogóreczka dam, paprykę dam, co jeszcze dam, cebulkę dam, boczuś wędzony by się fajnie komponował w środku, a nie mam, kurczę, a zwykłego chyba też nie mam, muszę zobaczyć, czy nie mam czegoś zamrożonego, czy nie mam czegoś, a może mam, no może mam, nie wiem, wiesz, muszę sprawdzić, no. Jak sprawdzę, to ci powiem, no, czy było, czy nie. No, bo nie wiem. Nie jestem pewna. No, nie wiem, wiesz? No i tak się zastanawiam, Boże, przecież ja na pewno nie dam rady tego zrobić. Tak? No mówię wam, Dawid się źle czuje i tak z nią za bardzo nie siedzi. Au, no w oczy? W oczy? W oczy teraz? W oczy? Ja nie mogę. Więc nie wiem. To będzie, to będzie, nie? Najwyżej suchy chleb i woda. Schudniemy. Schudniemy. No. Mówię ci. No. Ty nie schudniesz, bo ty masz mleczko swoje. No. A stary mi się trochę przyda, nie? No, przyda się. Więc słuchajcie, mi się wydaje, że w dzisiejszym dniu to będzie wszystko, bo my później co? Planie dzisiaj idziemy się kąpać. Ona naprawdę tak lubi się kąpać, że to jest koniec świata. Także nasz bobasek ma dzisiaj 3 miesiące. Nie? Nula? Zaśpiewamy jeszcze widzom twoją piosenkę? Aha, zaśpiewamy, co? Zaśpiewamy! Ty jesteś Nuzia. Naprawdę Nuzia. Szalona Nuzia. Dobrze to wiem. Ty jesteś Nuzia. Naprawdę Nuzia, szalona Nuzia, dobrze to wiem. Hej, 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 hej. Jakie zakończenie, nie? Takie po góralsku trochę. Hej, kup se klej. I se wszystko sklej. No, to co, Nuzia? My, tak wstępnie życzymy wam oczywiście wszystkiego dobrego na nowy rok, ale my jeszcze się będziemy tak składali życzenia później w następnym filmie, dobra? Bo ten film widzowie widzą w Sylwestra, a my złożymy w nowy rok życzenia. Ale jakby co, to na pewno wszystkiego dobrego życzymy, nie? No, ona jeszcze nie wie, ale chyba tak. Tak? Chyba tak. Tak. No to dobra. Ja i Nuzia prosimy was serdecznie o pozostawienie kciuka do góry w ostatnim filmie w tym roku. I widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć. Sorry, Mari.